polski sportowiec w finale na 800 metrów Igrzysk Olimpijskich. Czujesz, że tworzysz historię? No już od dawna, razem z Adamem tworzyliśmy historię. No i chciałem tu przy okazji tego podkreślić właśnie, że fajnie, że od 3-4 lat pierwszy finał olimpijski 800 metrów. Marzyło mi się oczywiście, żeby z Adamem wystąpić w tym finale. Było bardzo duże prawdopodobieństwo na to, to nie było nic niemożliwego. Niestety no nie udało się, no tym razem pobiegłem szybciej od Adama, Adamowi się nie udało i bardzo szkoda, bo naprawdę śniło mi się to po nocach, że razem startujemy. O 300 poprawiłeś swój najlepszy tego roku. Czujesz, że jeszcze jest moc na ten finał, bo przecież trzeba się zregenerować 48 godzin do finału? Znaczy to tylko pokazuje to, co podkreślałem wcześniej, że forma jest na pewno życiowa i jestem super przygotowany do tego, do tych igrzysk. I co najważniejsze, cieszę się bardzo z tego właśnie, że będę mógł zaprezentować swoją główną broń, czyli wytrzymałość, czyli bieganie dzień po dniu. Dane mi jest biegać w trzecim biegu. Wiadomo, że jest to moja mocna broń, najmocniejsza i bardzo się z tego cieszę, że będę mógł to wykorzystać. I jestem świadom tego, jestem pewny, że stać mnie na pewno tutaj nawet na uzyskanie nowego rekordu życiowego w tym biegu. Jeśli bieg na to pozwoli, będzie mocne bieganie, ja też wiem, że na pewno to zrobię. Czyli liczysz na szybki na ten finał, Marcin? Nie ma planu minimum. Ja sugeruję się bardzo, spodobały mi się kiedyś podane bardzo często słowa Adama Małysza, który podkreślał, że nie ma znaczenia, jak kto z nim skacze, jak daleko gdzieś wyskoczył on i jego przeciwnicy. Dla niego liczyło się to, żeby oddać dwa najlepsze skoki. Ja również tego tak podchodzę. Chcę oddać jak najlepszy bieg w poniedziałek wieczorem. Co mi to przyniesie, okaże się już wkrótce, ale na pewno jestem świetnie przygotowany do tego. Śnił ci się też podium, bo mówisz, że śnił ci się finał z dwoma Polakami. Wizualizację robiłem sobie taką, że przekraczam linię mety i zdobywam ten medal. Oczywiście marzy mi się to. Jest to olbrzymie marzenie. Jest wszystko realne. W finale już wszystko jest możliwe, dlatego bardzo chciałem być w tym finale. A w tym finale już wiem, że wszystko jest możliwe. Zobaczymy już lada dzień, jak to wszystko wyjdzie, ale mówię, jestem gotowy i mentalnie, i psychicznie, i fizycznie do tego wszystkiego i wierzę w to, że to będzie mój dzień. Bardziej będzie Ci odpowiadał bieg szybszy, czy raczej wolniejszy i bardziej strategiczny taki? Zdecydowanie szybszy, no też historia lubi się powtarzać, w Moskwie było dokładnie to samo, bieg półfinałowy 1:44:50, awans do finału i tam już po dwa razy popełnianych bardzo mocnych błędach, gdzie stawałem praktycznie, pobiegłem 44:07, także świetny wynik. Tam mi było stać na mocne bieganie, teraz jestem lepiej przygotowany, także oczywiście w biegu na 800 metrów trzeba mieć jeszcze dużo szczęścia, które mi dzisiaj dopisało też chociażby, bo nie wszystko to, co w nogach, ale mówię, fizycznie jestem przygotowany na poprawienie swojej życiówki. W ciągu tych 48 godzin jak będziesz się przygotowywał? To znaczy na pewno przede wszystkim regeneracja, odpoczynek, to jest dla mnie najważniejsze, ale mówię, to jest mój atut, bieganie dzień po dniu i wierzę, że będzie dobrze. Panowie, muszę uciekać do osiągania.